Zjechała, uderzyła w betonarkę. Tragedia na Śląsku, tragedia na Śląsku. Nie żyje 18 latka. 18 latka zginęła w wypadku samochodowym na drodze wojewódzkiej numer 933 w Pszczynie, podała Śląska policja. Śledczy ustalają, co było dokładną przyczyną wypadku. Policja w Pszczynie została poinformowana o wypadku w poniedziałek tuż po godzina 12. Pszczyna nie żyje 18 latka po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi zostali niezwłocznie wysłani na ulica Wodzisławską droga wojewódzka nr 933 w Pszczynie, gdzie doszło do czołowego zderzenia samochodu ciężarowego marki Mercedes oraz osobowego Volkswagena Niestety wypadek okazał się tragiczny w skutkach ponieważ prowadząca Volkswagena 18 latka zmarła w wyniku poniesionych obrażeń by zbadać dokładne przyczyny dramatycznego zdarzenia, na miejscu wypadku zjawili się prokurator, policjanci z drogówki oraz grupa dochodzeniowo śledcza, a także lokalny technik. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca autem osobowym nastolatka, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z jadącą w kierunku pawłowicę betoniarką, kierowaną przez 51 letniego mężczyznę. Droga była zablokowana do godzina 19.30.